dzień dobry. Otwieram 79. sesję Rady Miejskiej w Łódzku, sesję nadzwyczajną. Informuję, że Rady Radnych nie są transmitowane lub uchwalane za pomocą urządzeń rejestrujących oraz ich dźwięków. Przypominam o obowiązujących zapisach drogowych. Witam serdecznie Pani Panów Radnych, Pana Burmistrza Janusza Adutowicza, Panią Sekretarz Wolny Poszło, Pana Skarbnik Annę Górską. Na prawie dobrze przybyli, mogę podłączyć Pani Jarosława Radziwiłusz, Pani Daniela Buczkowska. Informacja ze względu na pracę Komisji Wyborczej, jak już nastąpiła zmiana miejsca posiedzenia z sali posiedzeń nr 15 na salę nr 6 w ratuszu. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, stanowi kworum 13 radnych, co stanowi kworum, więc proszę, by Rada będzie mogła podejmować prawomocne uchwały. Porządek obrad. Po pierwszej fazie sesji punkt drugi podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łódzka 2024. Punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie zmiany zarządu prowadzącej finansowej gminy Łódzka na lata 2024-2036. Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki łódzkiej w pociągu kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Punkt piąty to zakończenie sesji. Informuję, że sesja nadzwyczajna zwoływana jest na wniosek burmistrza Łódzka. Przypominam, że zgodnie z artykułem 20 ust. 4 zmiany porządku obrad mogą być dokonane tylko za zgodą wnioskodawcy. Przystępujemy do punktu drugiego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łódzka na 2024. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, w uchwale budżetowej na 2024 rok proponuje się wprowadzenie do realizacji następujących zadań. W dziale 400 wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz wodę proponuje się zwiększenie o 2 miliony złotych z następujących tytułów. 1 milion złotych z tytułu wydatków na wniesienie aportu do spółki WIG na budowę i modernizację sieci wodociągowej. 1 milion złotych z tytułu wydatków na realizację zadania pod nazwą system ujmowania, uzdatniania i zasilania wody poprzez wybudowanie, modernizację, ujęcia słów górnika wraz z infrastrukturą sieciową. W dziale 600 transport i łączność zwiększenie o kwotę 1 880 000 zł na następujące zadania. 100 000 zł z tytułu wydatków na wykonanie dokumentacji modernizacji dworca kolejowego. 300 000 zł z tytułu dotacji dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na dofinansowanie remontu chodnika ulicy Wrocławskiej, jest to etap trzeci. 1 480 000 w następującym podziale. 1 milion złotych z tytułu wydatków na przebudowę ulicy Transportowej, 480 000 na modernizację drogi w Raszynie. Dodatkowo droga w Raszynie będzie dofinansowana ze środków Nadleśnictwa Łupsko i tutaj zmianie ulegnie załącznik o dochodach. W dziale 750 administracja publiczna zwiększenie o kwotę 50 000 zł z tytułu wydatku na zakup usług remontowych, remont związany z dachem na budynku ulicy Niepodległości, a także przełożeniem kominów. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 805 000 zł. W następującym podziale 505 tysięcy w rozdziale 921.09 na paragrafie 427.4.0 w następujący sposób 125 tysięcy złotych z tytułu wydatków na remont świetlicy w Tucho-Liszanskiej, 330 tysięcy z tytułu wydatków na remont świetlicy w Urzynie oraz 50 tysięcy z tytułu wydatków na remont świetlicy w Dąbrowie. 200 tysięcy złotych z tytułu dotacji celowej dla Biblioteki Centrum Kultury na utworzenie geologicznego parku edukacyjnego w budynku biblioteki i 100 tysięcy złotych z tytułu wydatków na wykonanie dokumentacji modernizacji pałacu w Dłużu. Dział 926 kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 725 tysięcy złotych. W następującym podziale, w rozdziale 926.01 do paragrafu 605.4.0 525 tysięcy złotych w następujący sposób. 150 tysięcy z tytułu wydatków na zagospodarowanie terenu przy zalewie Karaś, 375 tysięcy złotych z tytułu wydatków na budowę pantrafy. 200 tysięcy złotych z tytułu wydatków na wymianę oświetlenia hali sportowej. Wydatki po zmianach będą się kształtować na następującym poziomie 132 250 746 zł. Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu o kwotę 5 360 000. Deficyt budżetu wynosi 12 754 980
Państwa złote. Przychody, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 5 milionów 360 tysięcy z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2.6 ustawa o finansach publicznych. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 16 292 413 zł. Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 3 537 431 zł. Bardzo proszę, właśnie chciałem odwołać. Proszę Państwa, panie przewodniczący, szanowni Państwo, dzisiaj mamy 4 marca 2024 roku. Ja myślę, że spokojnie może to być tak jak 13 marca, gdzieś tam też mi zawsze w pamięci chodzi, pewne zmiany nastąpiły, jeżeli chodzi o finanse publiczne, to dzisiaj 4 marca święto naszej kadencji, święto samorządu tutaj i myślę, że święto naszej gminy, ponieważ, proszę Państwa, przez ten cały czas naszej ciężkiej pracy przez te lata mieliśmy 2020 rok, to była katastrofa, jeżeli chodzi o finanse. Musieliśmy wszystko spłacać, nie mieliśmy na nic. Te 2 lata to było przyciskanie pasa, to było również referendum. Po roku czasu, bo to od grudnia, a w grudniu się 2019 roku zaczęło też od takiego artykułu w gazecie pana Dziemińskiego, zresztą zeszło powietrze z koła, czy tam w Gocie. No nie zeszło te koło, nie zeszło powietrze, bo myśmy, proszę Państwa, po 50 milionów pozyskali środki z zewnątrz, ale żeby pozyskać środki z zewnątrz, trzeba mieć wkład własny. Mieć w ogóle zgodę budżetową RIO, czyli regionalnej izby rachunkowej. Trzeba mieć zgodę ministra finansów, a już te lata 2019-2020 pozwoliły, pozwoliło na to, że byliśmy już w tej rodzinie wszystkich gmin, 2,5 tysiąca niespełna w Polsce, równoprawnym takim do tego jednostką do występowania i aplikowania o dotacje zero. 50 milionów pozyskane, ale proszę Państwa, 18 milionów wkład własny. 16 milionów to jest naszych własnych środków. Jeszcze na inwestycje. No i 30 milionów spłaconych do banku plus odsetki. Razem, tak jak mówiłem na ostatniej sesji, to jest budżet jednego roku. Tak jakbyśmy w ogóle jeden rok nie istnieli, a pieniądze składali na kupkę. My istnieliśmy i to nieźle, i jeszcze nazbierali się te pieniądze. A dlaczego dzisiaj jest to święto? Bo my dzisiaj, proszę Państwa, jeszcze z tych pieniędzy, które przed chwilą wspomniałem, jeszcze mamy 7 milionów złotych wolnych środków. Tak jak Pani Skarbnik to przed chwilą powiedziała, skąd ten deficyt pokryjemy? Nie z kredytu. Nie z jakichś tam pożyczek, subrogacji bądź nie wiem czegokolwiek innego. Ze własnych, nazbieranych na kupce pieniędzy. I teraz co by można było zrobić? Czy te pieniądze płacić do banku? I zeszło by z 38 na 62. Tak? Byśmy powiedzieli, dobra, kadencję kończymy, mamy tyle i tyle, zostawiamy następcom. W tym roku jeszcze mamy do dokończenia basen, żłobek, sportową szkołę, kościuszki, młoniuszki i tam te wszystkie jeszcze inne inwestycje, które są wpisane, to jeszcze na ten rok jest mnóstwo pracy. A teraz dorzucamy jeszcze zadania i to, co Pani skarbnik przeczytała, to jest właśnie na dzisiaj na 5 460 tysięcy dorzucane z tych 7, co mamy. I tu, proszę Państwa, co jeszcze jest takich ciekawych rzeczy. Wydatki po zmianach to jest 132 250 746 zł 2 grosze. To jest nasz budżet na ten rok. A zaczynaliśmy tam 70. Czyli mamy prawie, że 2 razy więcej budżet i 2 razy mniej zadłużenia. Czyli finansowo jest idealnie. I dzisiaj samo to, że idą na następne sprawy związane z wodociągami. Wiecie Państwo, ile u nas jest tych awarii, ile jest problemów, jeszcze ludzie czekają na podłączenie, rozpisali umowę, może ktoś inny nie ma,
nie ma awaria, no stop, mamy 1 000 000 zł. Ta górna glinka, 10 milionów jest zaangażowane, ale trzeba jeszcze dorzucać, bo tam są zadania inne, które i inni będą czekały, inne jeszcze kadencje, ale jest okazja, trzeba jeszcze wspomóc. Tam inwestycja, jakby szło tak na 100%, żeby wykonać wszystko na następne tam 200 lat, to tam ze 20 milionów trzeba. My mamy tu napisane dzisiaj 8 plus 2 nasze, robimy tą podstawę górnej linki, ale wiecie Państwo, jaka jest sieć, jakie są tam jeszcze oczekiwania, zresztą byliście na otwarciu tego najważniejszego zadania, najbardziej takiego życia, czyli źródło górnej gminy, gdzie 3/4 gminy jest zasilane z górnej gminy. No i tu mamy 2 miliony na następne wodociągi, tak, na wodę, na to, co mamy z tym głową. Tu mamy 100 tysięcy na dworzec kolejowy, czyli na ten projekt. W końcu musi się to spiąć nam, czyli kolej 28 rok, no i już wychodzi, że to już jest 3-4 lata, to już nie jest tak długo. Projekt na dworzec, czyli równolegle, jak będzie szła linia, musi ten dworzec wyglądać. Trzeba zacząć od projektu, jak będzie projekt, będzie pozwolenie na budowę, będą wszystkie decyzje konserwatora zabytków i inne, to wtedy można aplikować o pieniądze, a z kolei skąd? No mamy wspólny cel akurat z Forstem, z naszym miastem partnerskim z Niemiec, pałac i dworzec są bardzo zainteresowani, żebyśmy wspólnie ubiegali się o pieniądze unijne i to mamy jakby już zaklepane. 300 tysięcy złotych to jest ta droga wojewódzka, chodnik, no ta górna część, tam przystanek gdzie jest i osiedle, to skrzyżowania z ulicą Bohaterów, następne etapy. Tak się zresztą umówiliśmy i to widać od razu całkiem komunikacyjnie, jest inaczej. Miało być to w 2028 Poznańska, a później może Wrocławska. My już mamy i Poznańską, i Wrocławską, a jest rok, wiecie Państwo. Teraz mamy ulicę Transportową. Proszę Państwa, tu jest, kiedy to zostało przygotowane. Czyli pracownia projektowa, projekt budowlany, zagospodarowania terenu. I to jest nawierzchnia, ulica Transportowa, program taki nawet nazwany naprawczym, chociaż tego słowa nie lubię z różnych przyczyn, ale to jest przygotowane, proszę Państwa, pod to, żeby tą drogę następną, podobną do szkolnej, taką drogę wstydu wybudować, przebudować. Tylko to, proszę Państwa, 11 lutego 2022 roku. To nie, że się wczoraj urodziło, że ktoś to wymyślił, tylko myśmy to szykowali, tą dokumentację. I teraz jest pieniądz, proszę bardzo, 1 000 000 zł. Raszyn. Teczkę, znaczy teczkę założoną. Jest raszyn. Rozmowy na spotkaniach wiejskich. Przygotowane są możliwości. Etap pierwszy, drugi, trzeci. Są kosztorysy wszystkich etapów. Są mapy, wszystko jest przygotowane. Są pieniądze w budżecie, wrzucamy do Grunach i na spotkaniach miejskich, jak się obiecało, to się robi. I nie na kredyt, tylko z naszych zaoszczędzonych pieniędzy. Teraz tak, mamy jeszcze 125 tysięcy wewnątrz tej dyspozycji. Następny etap, pompa ciepła i kula, już jest sucho, ciepło. Dach będzie naprawiony i w środku na nowo prąd musi być i świetlica doprowadzona do użytku. W Górzynie 330 tysięcy, etap z dachem i w środku też musimy przygotować kuchnię, odpowiednie tam te media, prąd poprawić i przygotować tą świetlicę, bo już pompa ciepła również działa. 50 tysięcy w Dąbrowie. W Dąbrowie nie ma szama. Nie ma kanalizacji, świetlica jest kulawa na wielogi. Na dzisiaj przygotowana dokumentacja przez pewien czas. Potrwało trochę również. Mamy rysunki, mamy pozwolenia, mamy na to, żeby przygotować, wkopać tam ten zbiornik bezodpływowy.
podłączyć to z kuchnią, z toaletą i to kilkanaście tysięcy to kosztuje zbiornik z połączeniem, a ta reszta to jest właśnie na to, żeby przygotować kuchnię i łazienkę czy toaletę. Bez tego ta Filipa nie spełnia swoich funkcji, a tam to nie jest wielkie pomieszczenie, także ogrzewanie wystarczy, że będą czynniki na potrzebie i to spokojnie będzie funkcjonowało. Teraz geologiczne, tutaj utworzenie takiego geologicznego parku edukacyjnego, takiego naukowego. To jest 200 tysięcy, ale mamy zapewnione środki z zewnątrz na wyższą jeszcze kwotę i razem, proszę Państwa, to jest szukanie innowacji, szukanie innych metod różnych na to, żeby naukowo czy w ogóle zachęcić naszych mieszkańców, no, młodszych, starszych, do tego, żeby uczęszczać do biblioteki, żeby wypożyczać książki, woliny, ale też, żeby szukać tam wiedzy i doświadczeń. I tu jest taka koncepcja sali edukacyjnej, gdzie dofinansowanie z zewnątrz, są stanowiska edukacyjne i to razem w kompozycji z książkami fizyka, chemia, nauka, ale można dotknąć na przykład wulkanu, albo zobaczyć, jak ten wulkan, na jakiej zasadzie jest erupcja, bądź symulacje trzęsienia ziemi, albo jeszcze tsunami, a jeszcze są chemiczne możliwości sprawdzenia różnych rzeczy. Takimi właśnie punktami jak optyka, mechanika, geologia, dźwięk, termodynamika, wulkan, geofizyka, tsunami i jeszcze tam wiele innych takich stanowisk edukacyjnych. Centrum miasta, gdzie to centrum się tu rozwija, jeżeli chodzi o naukę, o dostęp do urzędu, do ogniska muzycznego, do przedszkoli, do właśnie biblioteki, do Centrum Kultury, to u nas to plus takie jeszcze te rozwiązania daje fajny taki kompleks do tego, żeby można było tą edukację prowadzić na takim nowoczesnym sposobie właśnie przyciągania ludzi do wiedzy. Co my tu mamy jeszcze? Tu mamy jeszcze modernizacja pałacu, to również tak jak PKP, tak jak dworzec, no to jest przy okazji również projekt na to. Tam już mamy część dokumentacji, którą przygotowywaliśmy w takim planie zagospodarowania planistycznym do konserwatora zabytków, czyli będzie nawet łatwiej. I teraz projekt pozwolenia na budowę, na obwód, na to, co tam jest wpisane w tych założeniach. Już by to mogło ruszyć i również ze stroną niemiecką, z Polską, naszym miastem partnerskim, mamy takie pomysły na takie dualne działania w ramach pałaców, zabytków po stronie niemieckiej i polskiej. I ten pan, to jest tak. Dalsza część tego prawdziwego, tego takiego rzetelnego odciągania młodzieży od komórek, od działań takich, które gdzieś tam jest zamknięte w jakimś matriksie, a do tego, żeby na świeżym powietrzu spędzać czas, ale też monitorowanym, czyli mamy skatepark, mamy boisko, mamy plac, mamy ogrodzone, przygotowane. Tu jest skatepark, a tu mamy pańtrak dla dzieci małych, a tu dla dużych, takich już, ja też będę chciał spróbować, bo będą takie duże te jazdy na takich drogach, no, na rowerach. Także proszę Państwa, boiska, skatepark, centrum, parkingi, wszystko razem, dzieci, bo ludzi, parę tysięcy mieszka na blokach, zejście, piękna sprawa, należy się to ich dzieciom. Tu trzeba tylko monitorować, bo tego nie można samemu zostawić tak sobie, ale trzeba monitorować. I to wszystko się bierze z komisji, ze spotkań, z Państwa protokołów, z wniosków. Między innymi na przykład te 200 tysięcy na oświetlenie hali sportowej. No czas minął, 2007 czy 10, ileś tam naście lat. Kiedyś to było nowoczesne, no dzisiaj na komisji było, że jest to nie świeci,
razi gdzieś w oczy, już nikt nie chce grać na wyższym poziomie, siatkówce czy inne rzeczy, bo to nie nowoczesne. Druga sprawa, rachunek ekonomiczny, no stąd się wzięło z ostatniej komisji. I tu, proszę Państwa, tak to właśnie wygląda. I czekam na to, że Państwo tutaj jeszcze parę słów uwag bądź zapytań dodacie i liczę na to, że uchwalicie, no i po uchwale jest rozkaz i działamy. I teraz to też trzeba tak powiedzieć, że dla Państwa urzędników, których mamy ograniczoną liczbę, nie mamy specjalnego stanowiska wiceburmistrza w tej kadencji. Pracowników mamy po tych redukcjach jeszcze w planie naprawczym, nie wróciliśmy do stanu pierwotnego. To są dodatkowe, proszę Państwa, zadania, które jakby nie było, to by nie było. I świat by się nie zawalił, bo i tak mamy mnóstwo do roboty. To proszę tylko z szacunkiem do tych osób i do tych, którzy to przygotowują, wykonują, bo to, tak jak powiedziałem, pieniądze to jest dobrze, ale te właśnie wnioski, te przygotowania, zamówienia publiczne, rozliczania i później jeszcze to trzeba wszystko pilnować, to trzeba też do tego jeszcze dodatkowej pracy, czy to do biblioteki, czy to do Centrum Kultury, czy to do OSIR-u, czy to do innych właśnie miejsc. Także to ja w tej sprawie kilka słów i czekam na Państwa opinię. Proszę, Pan Radny. Ja może pierwszy. Myślę, że wszystkie wydatki wydają się w pełni zasadne. Jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, ja chciałem tylko tak następnie dopytać, bo rozmawialiśmy ostatnio o kwocie wolnych środków powyżej 7 milionów, a tutaj... Zostają w budżecie na rezerwę taką... Będzie to pytanie, dziękuję Pani Karol za takie pytanie, bo to matematycznie to widać. Proszę Państwa, nas czeka, czy na następną kadencję czeka obsługa kąpielisk. Trzeba to obsłużyć, trzeba tam podnieść koszty. Na dzisiaj jeszcze do końca nie wiemy, szacujemy, że to będzie ileś tam, 100 tysięcy, 200, 300, 500. Wiadomo, że będą bilety, będą dochody, ale po stronie wydatków trzeba sobie to znaleźć. My na dzisiaj, patrząc, że to jest pierwszy raz, to mamy rezerwę. Mamy również podwyżki nauczycieli, mamy jeszcze wiele innych zadań, które nie wiemy, ile będą kosztowały. Dlatego między innymi nie zostawiamy następcom pustej karty bankomatowej, żeby nie zatankować paliwa i się wstydzić na cepenie, tylko jeszcze zostawiamy rezerwę w postaci pieniędzy, które można będzie docelowo wykorzystać do końca roku. Także myślę, że to jest rozsądne. Bardzo. Jak najbardziej. Panie burmistrzu, pytanie mam takie, czy ta ulica transportowa, rozumiem, że to jest ona, będzie tak zrobiona, jak robiliśmy do tej pory. Nie tylko góra, nawierzchnia, chodniki, ale też głębinowo. To właśnie na tym ma polegać. Przynajmniej na poziomie ulicy Poznańskiej. Przynajmniej, tak? No bo jeżeli chodzi o wyceny, ale to jest ze zjazdami, z różnymi tam jeszcze bajerami, jeżeli chodzi o drogi, no to ona, można zawsze parę milionów do każdej drogi dołożyć. Ta droga prowadzi do takiej pierwszej strefy ekonomicznej. Dzisiaj to jest taka mała katastrofa. To jest najgorsza droga plus. Ale tak, my ją chcieliśmy naprawić tak trochę powierzchniowo, bo tak to wygląda. Nawet była deklaracja ze strony firmy Magnolia, ale to kilkadziesiąt tysięcy złotych, myśleliśmy, że może 200, 300, tak jak się robi te inne drogi, czyli ściera się kładzie. Niestety ta droga jest w pobliżu wału tego kolejowego i prawdopodobnie przy tych pracach, jak się tam wykonywano, no tą ziemię tak zbierano do góry i jest taka niecka. Tu nasypano, gdzieś tam później tłucznia jakiegoś tam, nie wiem, uzupełniono i położono kamienie. Później ktoś położył asfalt, ale nikt nie przypuszczał, że równolegle przy torach będą jeździły tiry po kilkadziesiąt ton, nie wiem, 50 lat.
80 rok, jak tam było, tak? No to tyle tych lat jeżdżą. No i to się tak przechyliło właśnie w stronę tych dziur. Po ekspertyzach, po nawiertach, okazało się, że każda robota niekompleksowa nic nie da. I dzisiaj 1 000 000 złotych to nie są małe pieniądze. Bo jeżeli my chcemy zrobić drogę w Raszynie, to nie pierwszy etap za 300, powiedzmy tam pieniędzy. Białkowiec zrobiliśmy tam za 180, po Sieku gdzieś tam też, w Grabkowie, gdzieś tam jeszcze. To są takie pieniądze, że idzie to naprawić. A tu 1 000 000 złotych to nie są małe pieniądze. Jeszcze będziemy też rozmawiać pewnie z firmami, bo tak deklarowały, że przy takim no, działaniu naszym, tylko no, tłumaczyłem, że to przyjdzie dokumentacja, tak? No i pieniądze. I się pieniądze, jak się pójdzie na spotkanie z zarządem firm, to nie są małe pieniądze. Mówi, że przedtem to przeprowadzam tutaj z Rady Miejskiej, z kasy gminy 1 000 000 złotych. To nie tam. Jeszcze można to zawsze etapować, jakby był problem jakiś. Zawsze można utwardzić jedną warstwą, zrobić na przykład taką drogę, którą się kiedyś zacząłem robić dłużej jak 2 rola, poszerzone, utwardzone i tam jest jedna warstwa. Jeżdżą nowe roli, ja uważam, że jeszcze powinna iść druga, ale jak jest pierwsza, to już jest równo, nie w porządku. Jak na Poznańskiej była pierwsza warstwa, albo na Wrocławskiej było coś takiego, że mieszkańcy myśleli, że to jest koniec, czyli był jakiś czas takiego asfaltu pierwszego. Myśleli, że to już jest koniec roboty. A tu nie, to się jeszcze na koniec poziomuje i tą warstwę ścieramy. Na Poznańskiej mam 3 warstwy, czyli mamy tą wyrównawczą z siatką kolejową, później mamy tą pierwszą, taką z innego całkiem, to jest asfaltu, inną ma konsystencję, taką strukturę. I na koniec idzie taka drobniejsza ścierana. I teraz można zawsze jedną, drugą, a to spokojnie wytrzymuje, ponieważ na ulicy Sportowej, Poznańskiej czy tu była tylko zawsze jedna, ta powierzchnia. Czyli jak to się robi, utwardzi od jedynki, to się nazywa jedynka, utwardzenie następne, czyli takie zagęszczenie, jedynka, później to warstwy następne. Tak jak to wszystko mamy rozkopane w koło. U nas widzicie Państwo, jak drogi wyglądały, jak Emil Bader wyglądała, jak Sportowa wygląda, jak Poznańska, jak kamienki inne. U nas jest tak jakby film można o jednym jak chcę, tak? Bo wszystko od początku. A nie tylko tak zdrapać do powierzchni. Także tu to nie są marnie. Można by było tak. Na przykład to nie, Raszyn, coś tam. Nie, nie. To jak się obiecało i powiedziało, to trzeba tak równomiernie działać. To nie jest tylko ta transportowa jest na świecie. Ale kawał jest i roboty, i tu urzędniczej przygotowany i nie zrobiłem. Wczoraj byłem na transportowej, to jest po prostu tragedia. Oprócz budynków, oprócz zakładów pracy w zasadzie Magnolia, to tam jeszcze, nie wiem czy Państwo wiecie, ale są działki budowlane i działy budowlane. Też mieszkają. Jest kilka. Myślę, 15 na pewno, może i więcej. Także to tak. To trzeba tą drogę zrobić, to jest droga wstydu. Tylko, że no, panie Robercie, panie radny i proszę państwa, to tak jak z obwodnicą. Obwodnica będzie kosztowała 50-80 milionów. Na razie jest na niecałe 53 miliony. No dobrze, tak samo jak linia kolejowa, 55. Ale teraz przygotowują projekt na zmianę tamtych wszystkich torów i tych warów. No to przygotowany jest projekt. Dopiero później muszą mieć pieniądze. Własnością kolej ma jest, nigdy własności nie stracił, bo to jest własność PKP Nieruchomości. Czy tam PKP. No i oni teraz co robią? Jeżeli chodzi o obwodnicę, to nawet jakby pieniądze w międzyczasie były. Teraz może nawet i z KPO może są. A może były, może i te no, krajowe, tylko nie było czegoś takiego. Nie? Czyli po prostu nie ma nawet koncepcji na przebieg obwodnicy przez Budziechów. My ją dopiero teraz mamy. I nie było, bo była całkiem w innym miejscu. A tam się ludzie pobudowali, tam czytały pierwsza koncepcja. Czyli dopiero jest na etapie
środowiskowych pozwoleń. Ale dokument. Dokument, nawet pomiar, tak jak w Raszynie geodezyjny, sprawdzenie numerów działek, przejrzenie, jakie szerokości, gdzie jest gminna część, gdzie nie gminna, publiczne, niepubliczne, to zajmuje czas. I teraz właśnie wracając do tej drogi, to my to przecież o tym mówili na komisjach, wspólnie z Państwem się rozmawiało, interpelacje Państwa, zapytania kiedy. Również z prokurentem rozmawiałem, firmy i bezpośrednio z właścicielem. I no, na kilkadziesiąt tysięcy złotych to. A niestety pomysły na to, żeby trochę tłuszcza nasypać i powierzchu pokleić, to nie miał sensu. Nawet myśleliśmy o tym, żeby obiad zrobić przez Budziechu w pewnym momencie. Tam choć wyjeżdżałoby się na skrzyżowaniu, no ale to tiry i coś, to gmina nie nasza. Także proszę Państwa, to co Państwo się pytali, nie wiem, interpelacje składali, no to jest już. Zaraz w tamtym roku na komisję wysłaliśmy finanse i budżetu w planie tej firmy. Tak, ale to dokładnie było, wiadomo, to nie jest nasza wszystko wina, bo przecież my nie jesteśmy wieczni, jakiegoś czasu, ale kontynuację na siebie bierzemy. To nieraz jest wstyd, tak samo jak ze ulicą Szkolną. To fajnie się wiecznie mówiło, no ale ona zaraz, ja mam nadzieję, że na 2 kwietnia, bo jest akurat dzień dziecka autystycznego czy autyzmu, no to dobra będzie, nie? Tak naprawdę, a co ma gmina z tym wspólnego? Jak tam jest szkoła, ośrodek, to jest i ze stołówką, to jest z internatem, i to jest powiatowe. Tam dzieci są najmniej może jest Łódzka, bo nawet żagania są ze szkodami. No ale to co? No jest w Lubsku, my się wstydziliśmy, robimy, tak? Ale ja może powiem też z racji tego, że jestem nauczycielem, drodzy Państwo, no wiadomo, drogi, drogami, mamy świetlice na wsiach, to się wszystko pojawia, ale mnie jako nauczyciela bardzo cieszę, że wychodzimy w stronę młodzieży, czyli pojawia się kolejny park na Osirze, gdzie ja z okna widzę, jak młodzież, że tak powiem, przybywa i korzysta z całej infrastruktury. Mamy żyjący i tętniący życiem Karaś, a jeszcze teraz dojdzie tam park naukowy w Bibliotece Centrum Kultury, gdzie naprawdę to można przeprowadzać i lekcje, i zajęcia dodatkowe. Izba Pamięci Historyczna, także to jest naprawdę bardzo, bardzo duży wkład w prewencję tutaj, żebyśmy przeciwdziałali właśnie wszelakim takim uzależnieniom dzieci, lepiej w sport, lepiej w naukę niż w telefony. A jeszcze powiem tak, ja akurat kiedyś byłam jednym z współautorów projektów unijnych, zresztą konsultowałam się tutaj nawet z panią Iwonką, i napisać projekt to jest kawał ogromnej pracy. Ja naprawdę tyle czoła, bo tyle ile teraz projektów jest napisanych, to ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Napisać, zrealizować, jeszcze rozliczyć, to jest naprawdę kawał dużej roboty. Jeszcze jak mówię, dodatkowo też jako nauczyciel i wychowawca, no to trzeba przeprowadzać godziny wychowawcze, no trzeba mieć jakiś czas na to, żeby z młodzieżą porozmawiać, czy z dziećmi, a i to sztucznie w klasie. Lepiej jak jest gdzieś w plenerze, w terenie i takie nawet zobaczenie tego tsunami, czy tego wulkanu, to nawet tego przysłowiowego mojego imiennika Jasia zainteresuje na minutę. Niż czytanie książki, nic innego, tylko doświadczanie. To ja też tak właśnie myślę. A jeszcze Państwu powiem, że to nie jest koniec, bo to jeszcze w tym miesiącu mamy, składamy jeszcze, Pani Iwono, będziemy ogłaszać przetargi. Będziemy przykład tabli ogłaszać na rewitalizację tutaj, dużo na to pieniądze, czyli mamy te 8 milionów. Od skrzyżowania, od tego ronda zaplanowanego na skrzyżowaniu ulic Warszawska, Poznańska, Krakowskie, Przedmieście, Gdańska do Wrocławskiej poprzez Krakowskie, Kopernika i Reja. Wodociąg to musowo i tyle, ile nam starczy, to na pewno droga
zrobiona taka poznańska, znaczy Śródko, z zatoczkami, to jest też konserwatorium zabytku, czyli tam, gdzie są te zatoczki, parkingi, to musi być kostka naturalna wykorzystana. No i chodniki od poznańskich do końca w ramach też starą lub. No są zalecenia nawet, żeby wracać do tych granitowych starych płyt, ale to musielibyśmy wydać na 100 milionów, bo takie są koszty, ale jest to, że to będziemy przygotowywać. I również część rekreacyjną na zalewie Karaś, na to mamy pieniądze, przygotowane to, co Państwo uchwaliliście ostatnio na sesji, czyli zmiana, możliwość z tego lasu zrobienia części rekreacyjnej, to mamy tam takie środki przygotowane i teraz już dokumentację praktycznie gotową. A procesem, tak, zgłaszam, będziemy przetarg na realizację zadania, czyli kamperowisko, domki letniskowe, ogólne, całoroczne, na mediami, prąd, woda, kanalizacja, w tym lesie. Tak, czyli to razem wszystko się spina. Przed chwilą wróciłem z budowy z tego naszego kąpieliska. Tam Państwo będziecie spacerować, to na ulicy Chorzej już jest parking tam, ten plac taki utwardzony, gotowy. Później tu od strony plaży utwardzenie już idzie z tej kostki wykorzystywanej naszej, co wychodzi spod dróg. No i będzie teren przygotowany pod tą następną inwestycję. Myślę, że do tego maja będzie obiekt gotowy, do końca maja. Odbiory, no zobaczymy, jak nam się w trakcie pomidorczy, ale myślę, że 1 czerwca to jest realny czas. Jeżeli nie, to dzień 2-3, bo wiąże się to z odbiorami wszystkich urządzeń. I no myślę, także koniec kwietnia będzie. No koniec kwietnia będzie obiekt tak, jak ma wyglądać. Maj na odbiory, 1 czerwca otwarcie. No, tak mamy w aneksie umowy. Było 9 miesięcy podpisanie umowy, ale termin był tam 2 stycznia. Z tym, że w trakcie budowy, a to jest zawsze wpisane w specyfikację, że jeżeli wystąpią sytuacje, które nie są jakby opisane, no to trzeba je w ramach Rady Budowy pozwoleń i zmian przeprowadzić. Czyli nam tam wyszła woda gruntowa, no można się domyślić, że jak zalew jest mokro, że woda będzie. I trzeba było wykonać taką ślepą podłogę, taką wannę białą, czyli wkopać igły, takie, które wyciągają wodę, w tym czasie się to zalewa, zbroi, to musi długo musi stygnąć, czekać i wtedy była zrobiona ta ślepa podłoga i to jest jeszcze jedna zmiana i zmiana była, ten dach jeden to był zaprojektowany drewniany, a wymyśliliśmy, żeby nie był drewniany, a był normalnie tarasem widokowym i to trzeba było przeprojektować. W zasadzie takiego samego uzbrojenia tego na dole tarasu, jak i drugiego, czyli z tej naszej tężni będzie można sobie tak bezkolizyjnie na plaży zejść na tarasie ubrują i do powrotem posiedzieć. A tak to byłoby to zagrożone i to te zmiany spowodowały przesunięcie tego terminu, ale to akurat nas mocno nie denerwowało. Ponieważ w styczniu otworzył się grunty basen, to tylko by było napełnienie, sprawdzenie szczelności, wypuszczenie wody i na nowo. I to koszty. Teraz proszę Państwa, wyłożenie tego basenu, bo często ludzie mówią taniej drogę. My patrzymy na jakich my warunkach my tutaj jesteśmy, patrzę, jesteśmy przygotowani. Basen taki jak w Foście metalowy, on nie byłby wcale dużo, czy może nawet i tańszy. Bo tutaj w poprzednim basenie starym, jak go rozbieraliśmy, to były 2 węzły zdrojeniowe i więcej nie było. A teraz 160 ton.
To jest wszystko tak zazdrojone, że tu nas jakby tylko nie pomogło, żeby nie mówić, tam skromno będzie, nie? Tak, żeby wszyscy mieli pieniądze, oczywiście żartuję, ale tak jest on zazdrojony. I teraz, co nam jeszcze tutaj przy tych sprawach negocjacji, to brał udział z Państwa, bo już przecież pojawiliśmy te spotkania, to przyjeżdżali i przedstawiali nam te różne możliwości firmy odpowiednie. I jeżeli byłby basen metalowy, tak jak w Polsce, to na zimę trzeba zostawiać wodę. Bo tak basen prasuje, że musi to rozprężać, bo można by później byłoby to banany. Ale zwróćcie uwagę na coś takiego, albo jakby to miało być, że we wrześniu kończymy sezon, tam projekt 15 na przykład, i do marca jest woda w basenie. Oprócz tych wszystkich pomysłów, a u nas jest takich osób, które mają różne pomysły, i trzeba tę wodę pilnować. To trochę tak słabo. Druga rzecz, ta woda, jak widziałem w Żarach, czy w innych miejscowościach, ona jest zielona, ona jest taka różna. A jeszcze z doświadczenia wiem, że do tego basenu starego, który był, to kaczka prowadzi swoje kaczuszki do tej wody, ponieważ boi się dużych ryb, są mokne. Mielibyśmy ten basen ze zwierzątkami. Na dzisiaj taki basen, jak dzisiaj, jak ten, co mamy, wodę po prostu usuwamy na zimę i już, myślę, nie ma pomysłu dla kogoś, kto by chciał przeskoczyć przez płot i sobie wskoczyć, bo ma taką fantazję, a tak już bywało. I też, no, zwierzątka. No bo pół roku woda musiałaby stać. To jest takie już dla zwierzątek przy lesie, to jest jezioro. No właśnie, dlatego między innymi jest wybrany betonowy i teraz tym betonowym można płytkę, można sztuczne tworzywo, można w kolorach tęczy, można jeśli chce, to jest taki specjalny komorem, taki jak są w Grecji, w Egipcie, wszędzie się Państwo widzicie, błękit, lazur. Tak jak to będzie. A można później jeszcze, jak ktoś będzie miał jakieś fantazje, można sobie to zamienić na płytkę, na glazurę jakąś można zamienić, nawet włożyć to metalowym czy czymkolwiek, ale to już jest na 100 lat nasze. Teraz jeszcze tam rodzicie, to zwróćcie uwagę, że w poprzednim basenie była jedna rura zasilająca i druga wypływająca. I ta woda wpływała, wieczorem się wstąpiła do rur, zsypało i się przychodziło. A teraz tych rur to są kilometry. Pod ciśnieniem, te co są, te co odpływają, na dzisiaj jest próba ciśnienia. Tym ciśnieniem wody, która przechodzi przez filtry, na dzisiaj jest nabite na 1,5 atmosfery, musi być 3 godziny. Stoi znowu nabite 3 godziny, wtedy można już zasypywać, a ogólnie w ciśnienie jest wody 0,5 bara. Na tym, ale musi być szczelne. Filtry pracują. Płukanie jednego filtra to codziennie jest tak, jeden filtr się pompuje na fajran czyści, a później na drugi dzień następny, a później dwa na raz. I to tak. Komputer wszystko tam. Dobra. Ja tylko dopomnę, że przez ten basen na początku kadencji mieliśmy też takie trochę nieprzyjemności i donosy do ministerstwa, że wymyślamy sobie basenę, gdzie gminę za dużo bara i żebyśmy dostali pożyczki ze Skarbu Państwa. Pożyczkę otrzymaliśmy, spłacamy regularnie zadłużenie i ten basen po prostu to już nie marzenie, tylko stał się faktem, panami. A marzenia trzeba mieć, żeby je realizować. Poprzeczki stawiać trzeba i ten nawet słowo zdrój, to proszę Państwa się śmieją, ludzie chyba sami siebie nieraz, no to jest hasło, jak wiele innych nie do zrealizowania. Tylko, że nam akurat wychodzi tak, że co założyliśmy, to przede wszystkim finanse uregulować. Uregulowaliśmy bieżące i ogólne, a tam była taka trochę właśnie. Teraz widzę, że niektórzy tacy mocno porażili się, zrobili na różne stwierdzenia. Ale było tak wpisane, że coś takiego, nie wiem, tam nawet wiem, kto tam się przed tego przyczynił, typu, że jakiś niespełna rozumu obiecuje basen, kolej, jeszcze gdzieś tam jakieś
grupa działa. Nie? A dzisiaj ludzie powiesz, że coś tam, nie wiem, gdzie ty pracujesz, co robisz, to się odwraca. A do mnie ktoś tam pisał, że ja w mafii jestem, wiesz. I jeszcze pisali, że nie, żeby nie dawać, nie pomagać. I do wojewody, do ministra. A dzisiaj słowo nie można powiedzieć, bo wrażliwość jest niesamowita. To tak. Jeszcze dwa słowa, tylko pani burmistrz odnośnie poznańskiej, bo tak nie do końca słyszałem. Powiedzmy skrzyżowania tych ulic Warszawska, Gdańska, Poznańska, Krakowskie, ale jeszcze tylko w na tej Poznańskiej. Wcześniej też rozmawialiśmy, ale nie padło nic, myślę, że tutaj niektórzy słuchają nas, bo no, to jest ważny temat, tylko pytanie. No to ja tu wspomniałem, tylko chyba przeleciało. Proszę Państwa, jeżeli rozmawiamy już o chodnikach, no to Poznańska aż do Wrocławskiej. Tylko teraz wodę, zróbmy przejazdy samochodowe. Chodniki są jakie są. Na dzisiaj nawet na Krakowskim czy gdzieś tutaj to te światłowód, to już w ogóle położyli na nowo na wyprowie, to tylko dostać zawału z nerwów. Ale na przykład zwróćcie uwagę na ulicy Poznańskiej, jak są ułożone rynki. Rynki są kopane w ziemi w większości. Niektóre tylko pojedynczo wywinięte, inne nawet na tych rurach, tych żelibnych po niemieckich. Dach jest nowy, plastikowe, rynny. Jest rurka PCV bądź tam inna, nowa, ale wstawiona w kielich żelibnej po niemieckiej rury. To wchodzi do chodnika i odpływa, tylko my nie wiemy gdzie. I teraz, żeby chodnik zrobić, trzeba to rozkopać, na nowo tą wodę zrobić, bo inaczej to, co mieliśmy przy jednym budynku, woda spływając z rynny przegniła w kolanku i wszystko w budynku pod fundament. Była mowa, że to przez drogę, nie, to było przez to, że ta woda poszła w wodę. I dzisiaj trzeba to ściągnąć, rozkopać, połączyć siecią albo do tych guników, tych co są w drodze, burzówki, albo dalej w jedną stronę na dół na Krakowskiej czy na stronę górną. To na pewno takie coś trzeba wychować. No, to tu. I to jakby nie jest zostawione tak sobie, tylko jakiś tam etap następny, nie? Czyli te prace to będą związane z tym rondem tutaj, to aż przez te wszystkie ulice do ulicy Wrocławskiej, to jeszcze też w tym roku może być początek. Właśnie. No nie, no ten rok to mamy to, co mamy. Tak. No i mamy przygotowane dokumenty na rondo, na pierwotniki, na to wszystko. I teraz wszystko zależy od środków. Na dzisiaj można by było Poznańską, tylko byśmy nie zrobili transportowej. A transportowo nie dojadą. Ludzie. No, tak, to proszę no. W Raszynie też chcą ludzie drogę, też chcą, tak jak po kolei, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, po kolei droga w Raszynie, Białkowie, na Gareje, w Osieku, Grabkowie, jeszcze tam w innych miejscach, może nie zapomniałem, to coś się zawsze, tak, zrównoważony rozwój, tak? A Poznańska na dzisiaj idealna droga, tam trzeba tylko teraz na wiosnę jeszcze oznakowanie tam te poziome przygotować i to będzie już, jest to uregulowana jazda. Chodniki z jednej strony nie są złe, z drugiej strony są trochę gorsze i tam na końcu. Trzeba całość przebudować, ale pod spodem, bo będzie woda napłynęła i będzie gdzieś źle. No ale bo problem był w ulicy Sportowej też z parkowanymi samochodami, w ogóle z no, takim płynnym poruszanie się tych samochodów, to samo jest na Poznańskiej, dlatego to taki jest kłopot. Jeżeli chodzi o ulicę Poznańską, to tam jest w tej chwili system niemiecki, czyli jeden uważa na drugi. No tak, dokładnie. I u nich jest prawa ręka, czyli skrzyżowania najczęściej są wszystkie równolegle. I musi się zatrzymać i puścić z tej prawej strony. A u nas znak najlepszy to jest, a jak już jest droga prosta, to znaczy mam pierwszeństwo, czyli 120. I dzisiaj te samochody zaparkowane, tylko nie jeden za drugim, ale z przerwami, powoduje to, że muszę jechać i co wypuścić. Jeżeli jedzie samochód osobowy, to mogę na tak zwanego trzeciego. Jak jedzie większy,
to muszę sobie zjechać. A to powoduje, że nie jadę co 20. Ja to mam na Krakowskim Przedmieściu, ktoś kiedyś fajnie tutaj wymyślił, żeby znaki zrobić zakaz zatrzymania się postoju i my tam się nie możemy zatrzymać, ani na chwilę nawet, chcę mówić przywieźć, bo fajnie będzie jechać, tylko że ludzie jeżdżą 120 od świateł do skrzyżowania, zakręcają na ręcznym i wraca, albo na jednym kole. Jakby stały samochody po prawej stronie, jakie kiedyś stały, musiałby się zatrzymać. A na pewno tak będzie i tak samo będzie z ulicą Wrocławską, jeżeli będzie obwodnica, będą to drogi gminne, będziemy musieli redukować. I teraz, proszę Państwa, ja też apeluję o to, żebyśmy sobie szukali rozwiązań. Gdzieś tam na osiedlu we Wrocławiu wysiadłem z samochodu i po sobie poszedłem. Bo jak mam co 5 metrów jechać przez jako pasażer przez gardy, to nie dam rady. My po prostu robimy ładną drogę, ładne osiedle i sami sobie robimy gardy na tych drogach, tak? Czyli no i samochód, najkochańsze stworzenie na świecie, samochód cierpi i budynki. I budynki, i człowiek, który, nie wiem, cokolwiek go gdzieś woli, to co chwilę na gardzie jedzie. No my musimy też patrzeć na to, żeby ograniczać jazdę na wariata jakiegoś. Ale my jakoś miasto Tutaj pan Robert się martwi, to ja to rozumiem, bo tam pomańska tam ludzie przychodzą, tak mówią, jak to zrobić. Lepiej było zatoczki po bokach, ale to można i zatoczki i jeszcze tam coś innego. Tam niech sobie na przykład zatoczki to będą mieszkańcy samochodów, tak jak dzisiaj są na Sportowej. Sportowej super. No. Problem był praktycznie nie do rozwiązania, a rozwiązał się rewelacyjnie. Dlatego i tam było mniej trochę na pewno możliwości, bo tutaj na Poznańskiej jednak te chodniki są szerokie. Tam idzie można tam to wykorzystać. Idzie. Z jednej strony tylko opadnie, czy w ogóle nie jest tak to ważne. To i cały samochód jeszcze w tym jest. Nie. Przejdziemy do głosowania, bo już tutaj nie będziemy mieli więcej pytań. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały z sprawie zmiany uchwały do szczytowej gminy Ust na 2023. Już głosować. Wodą poprzez wybudowanie, modernizację, ujęcia służb górnego.
wraz z infrastrukturą sieciową, limit wydatków w 2024 7 169 458 zł, limit wydatków w 2025 roku 3 152 511. Teraz pytania, pan skarbnik, pan burmistrz coś jeszcze? Nie, proszę. Dobrze. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany Urzędu Finansowego Górnictwa na 2024-2036. Proszę o dokumentację głosowania. Szanowni Państwo, w związku z przybraniem porządku obrad, dziękuję Państwu za udział i zamknięcie obrady sesji.